First, I am really satisfied with the win. Congratulations for my players. We really played good first half. You want to part or to the end? Part. Yes. Yeah. Okay. Cieszę się ze zwycięstwa. Chciałbym pogratulować swoim zawodnikom za ten dobry mecz, za pierwszą połowę, zwłaszcza za pierwszą połowę. We don't have continue in the second half. Maybe after the game against Lubsk in a Wednesday where we lose the lots of energy and we really played that game on a high level rhythm. We cannot keep the rhythm in this game to the end, but on the end for us is very important what we win. And with that win, I can say we made a really good job in this season. Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę, druga niestety nie była taka dobra w naszym wykonaniu. Wszystko to jest efektem naszego środowego meczu przeciwko NRD Czarnych Słupsk, gdzie straciliśmy dużo sił. Jestem zadowolony z meczu, z udanego sezonu. Na zakończenie to zwycięstwo nam było bardzo potrzebne. Dobry wieczór. Tak jak trener powiedział, oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa. Pierwsza połowa, wiadomo, troszkę lepsza w naszym wykonaniu, druga troszkę słabsza. Może zabrakło mocy czy koncentracji, ale tak jak trener nas cały czas uczula, żeby ten sezon cały czas grać na 100%. Jesteśmy profesjonalistami, także trzeba pracę wykonać. Pracę, no niestety, pracę trzeba wykonać do końca w 100%, także przyjechaliśmy tutaj wygrać, grać dobre zawody, także byliśmy zaangażowani. Myślę, że mam nadzieję, że to było widać. Czeka nas jeszcze jeden mecz ze Stelmetem Zielona Góra, także przygotowujemy się do tego meczu i chcemy ten sezon nie do końca udany, mi się wydaje, jednak zakończyć z jakimś tam uśmiechem na twarzy, z pozytywnym zakończeniem. No szkoda meczu, bo nie ukrywam, że liczyłem, że wygramy ten mecz. Szkoda pierwszej połowy, bo rzucono nam 54 punkty, w drugiej już było lepiej. Trochę dziwne, bo niby czym więcej zdrowia żeśmy włożyli, tym lepiej żeśmy bronili. W drugiej połowie dochodząc na, mówię tam, 2 punkty, 3-1. Jakieś niepotrzebne takie 2-3 zbiórki. No szkoda, no po prostu. Dziękuję chłopcom za to, że walczyli, że nawet przy 18 punktach, żeśmy potrafili na jeden punkt dojść, to więc o czymś to świadczy. Także na razie dalej walczymy i myślę, że zobaczymy jutrzejsze wyniki i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Myślę, że z happy endem dla naszej drużyny. Żałujemy tego meczu, bo staraliśmy się do końca wywalczyć, wyszarpać to zwycięstwo. Zadecydowała chyba słaba pierwsza połowa. No bo zgraliśmy zdecydowanie za miękką obronę i rzucili nam aż 54 punkty do przerwy. To nie powinno się to wydarzyć. Do tego znominowali nas na zbiórce. Szczególnie zabolały nas te zbiórki w ataku, bo mieli dodatkowe ponowienia akcji i bardzo dużo piłek spod samego kosza praktycznie trafili, bo mieli przewagę tego silnego zawodnika pod koszem. Ciężko, bo zbiórki chyba przegraliśmy 40-20, ale tak czy tak to jeszcze cały czas trzymaliśmy kontakt, staraliśmy się odrobić tą stratę i wygrać ten mecz. Było blisko, ale niestety w końcówce już nie mieliśmy zbytnio marginesu błędu, bo to my goniliśmy, my musieliśmy wszystko trafiać, do tego bronić i ta jedna czy dwie akcje, czy jakieś tam straty zadecydowały. Żałujemy bardzo. Chcemy też podziękować kibicom za ten sezon, że przychodzili na halę, że nas dopingowali, teraz też trzymali do końca za nas kciuki. Jesteśmy bardzo wdzięczni i za ten sezon w domu dziękujemy, a jeszcze nam został jeden mecz, w którym też na pewno chcemy jeszcze powalczyć, bo jest szansa, gdy jak Tref nie odniesie zwycięstwa, to jest dalej szansa, żeby przeskoczyć jeszcze jeden zespół. Dziękuję. Ja też jeszcze przy okazji to chciałem, bo mówię o tym, że człowiek jest, jak to się mówi, potocznie zakręcony. Podziękować kibicom, szczególnie naprawdę w tym sezonie uważam, że nawet więcej ludzi chodziło niż w tamtym, dużo młodzieży, dużo dorosłych ludzi, rodziny, także chciałem jeszcze raz podziękować, no i podziękować Państwu, że dobrze się nas obsługiwali i życzliwie na to patrzycie, nie jak to się mówi w przenośni, życzliwi tacy, także ci Państwo, co tutaj Was widzę przez cały sezon, myślę, że jesteście za koszykówką i dobrze nam życzycie. Liczę, że uda nam się to wszystko jakoś poukładać i dalej
będziemy grać w tej najwyższej lidze rozgrywkowej. Także z mojej strony jeszcze raz Państwu wszystkim tu dziękuję, telewizji tarnobrzeskiej, pana Wisły 24, tych wszystkich panom. Także mówię, no, musicie nas wspierać. Myślę, że jeżeli wspólnie będziemy chcieć coś osiągnąć, to uda nam się dalej mieć tą ekstraklasę. A mogę powiedzieć, że to jest, po biletach patrzymy, to jest ponad pół Tarnobrzega. W tym sezonie było na mecze, bo mamy ścisłego rozrachunku, także można powiedzieć, że jak miasto ma tam 50 tysięcy mieszkańców, to 25 tysięcy było na meczach, dużo młodzieży. Dawaliśmy co mecz 150 biletów do Urzędu Miasta, także prawie 3 tysiące młodzieży. Każde bilety były wykorzystywane, nawet na niektóre mecze brakowało. Dzwonili z urzędu, żeby jeszcze donieść tam po 50-100 biletów. Także robimy to dla ludzi w mieście, plus naprawdę duża promocja miasta, tak jak cały czas powiedziałem, że jak to po prostu sobie sprawy nie zdaje, jesteśmy co tydzień w telewizji Polsat, Sport, jest nasze logo, jest logo miasta, jest po prostu, jak ktoś mecze ogląda, są transmisje nawet innych meczy, to po prostu my cały czas jesteśmy w skrótach, w innych telewizjach, także naprawdę chwalą nas za grę, to nawet dzisiejszym meczem byśmy pokazali, jak ja to tydzień temu mówiłem, że nie sztuka za miliony, ale jak to się mówi, za złotówkę zrobić skład, także w tym roku naprawdę budżet był tak minimalny, udało nam się niezły zespół zrobić. Może w pewnym momencie brakowało jeszcze jednego przynajmniej zawodnika amerykańskiego. No i kontuzje mieliśmy prawie cały czas. Bela nie było 2 miesiące, ale mówię, no nie będę chodził, nie będę płakał. Jak w niektórych klubach trenerzy ma 14 zawodników, jeden mu tam wypada, to już płacze, że kontuzje. No ode mnie, żeście Państwo nie usłyszeli prawie w ogóle o kontuzjach. No i teraz powiedziałem na ostatniej konferencji w tym sezonie, także naprawdę zespół, tym bardziej, że graliśmy sobota, środa, sobota i pokazaliśmy i charakter, i wolę walki, i że zespół jest dobrze przygotowany, bo zdrowotnie żeśmy, nawet dzisiejszy mecz pokazał, żeśmy ustali zdrowotnie grając 6 zawodnikami, także naprawdę, no, myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a teraz oczekujemy jakiejś pomocy. Na pewno prezydent, mogę mu też podziękować z tej okazji, prezydent Grzegorz Kieł pomaga nam naprawdę bardzo dużo, spotykam się z nim dosyć często, rozmawiamy, także pomoc mamy od miasta bardzo dużą i po prostu apelowałbym z tego miejsca dalszą pomoc dla klubu od prezydenta Kiełba, no i radnych miasta, którzy po prostu też nam wspomagają, w jakiś tam sposób wspomagają, i spojrzenie na nas zespół dobrym okiem, bo mówię, hańby nie przynosimy, na pewno hańby nie przynosimy, a z mojej strony mogę obiecać jedno, że będę robił wszystko, dalej będziemy walczyć, żeby zespół był w ekstraklasie, ale muszę mieć wsparcie i czuć wsparcie na plecach ludzi z otoczenia, z miasta, radnych, prezydenta, sponsorów ewentualnych, także wtedy możemy razem coś zrobić, bo jeżeli ja się sam będę kopał i zostanę sam na polu walki, to na pewno się nie będę poddawał, ale będzie mi naprawdę bardzo ciężko. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję, Państwu tak samo i do zobaczenia, miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie w Ekstraklasie.